Cześć, witajcie w nowym vlogu z zielonym groszkiem. Mrożony groszek troszeczkę tutaj się odmraża. Tam mi się przygrzewa rosół. O, troszeczkę za dużo. Tłuściutki. Wołowina, mięso drobiowe. Także witajcie w nowym vlogu. Za chwilę będę robiła sobie zupę krem z zielonego groszku do przepisu, który będzie już wkrótce, czyli przepisu, w którym wykorzystam groszek ptysiowy. Ten przepis zostanie nagrany. A może kiedyś pojawi się przepis na taką zupę z zielonego groszku, zupę krem. Szczerze powiem, że zupy krem rzadko jadamy. Ale to są bardzo fajne opcje, dosyć pożywne. No, w lokalu jemy zazwyczaj. Albo w lokalu się pojawia, no to reszta rodzinki, bo ja bardzo często, jeżeli ktoś się orientuje, śledzi, zamawiam rosół. Ewentualnie zupę pomidorową i o zupie pomidorowej też się dopytuję, czy to jest zupa zupowa, czy to jest zupa a la krem. Bo często też tak było i nieraz się też przejechałam na tym, że zamówiłam zupę pomidorową, a przyszła mi taki, wiecie, przyszedł taki krem. No i od tego momentu zawsze dopytuję, czy to jest zupa zupowa, czy taki krem, czyli taka gęsta ta zupka. No i właśnie taki groszek ptysiowy można wykorzystać, no nie tylko do zupy krem, ale między innymi. I fajny przepis dla Was nagramy. Oczywiście zakupy weekendowe, w ten weekend idziemy na urodzinki. Fajnie, podwójne urodzinki i to są urodzinki wspólne naszych chrześniaków, Hani i Miłoszka. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie. Bez mam nadzieję, bo jestem przekonana. Także prezenty już się szykują. Jak zwykle ja mam dylemat, ja nigdy nie wiem co kupić. Szczerze mówiąc, no dzieciom teraz się tyle rzeczy podoba. A właściwie takim dzieciom to co rusz jakaś, gdzieś coś zobaczą, o jakie fajne i tak dalej. Także no z tym to jest zawsze problem, ale mam nadzieję, że prezenty będą trafione. Krótki haul zakupowy taki, jeżeli chodzi o uzupełnienie naszej chemii domowej, Wam pokażę co kupiłam. No to może od razu po kolei jedziemy. Antyperspirant, który się kończy. Tutaj coś takiego, Termik Action Control, aż 72 godziny i zobaczcie, 45 stopni, no także może być ciepło, może być ciepłe lato. Płyn do mycia naczyń, który mi się już skończył tam przy zlewozmywaku. Tym razem kupiłam inny troszeczkę, zobaczymy, ale zapach bardzo taki malinowy. No, no, no. Dobra, do mycia szyb, płyn, który mi się kończy, a szyby przecieram dosyć często, szczególnie te, a w ogóle to się muszę wziąć za mycie okien już na przed świętami wielkanocnymi, troszeczkę tak z ramami podziałać. Taki środek czyszczący do kuchni. Ja miałam ostatnio taki środek tylko do mycia lodówki. Ale coś takiego dojrzałam, wypróbowane, podobno dobre, więc zobaczymy jak się sprawdzi. Bardzo fajnie podobno usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, tłuszcze, zobaczymy. No i coś czego szukałam, bo stwierdziłam, że nie chcę już chusteczek do czyszczenia skóry. I kupiłam coś takiego, balsam do skóry. Wosk pszczeli pielęgnuje, chroni skórzane powierzchnie, wszystkie kolory. Także spróbujemy, idealny do skórzanej tapicerki samochodowej. Zobaczymy, no, jak to tutaj będzie pielęgnowało. Skuteczny środek do pielęgnacji. No i faktycznie bardzo jestem ciekawa, już na dniach to wypróbuję. Tym bardziej, że nasza sofa jest już dosyć wiekowa. Ona będzie miała zdychę, Marek. Nie, właśnie ona ma chyba, nie. Michasia nie miała 3 lat, ona była starsza. Ona była malutka, ja jeszcze pracowałam w tej drugiej szkole. Także być może ma dychę i powiem Wam,
że ona naprawdę super się trzyma. Była rewitalizowana i to możecie na vlogach zobaczyć, jak myśmy odnawiali naszą starą sofę. W czasach królów, tak, znaleźliśmy sobie zajęcie i bardzo fajnie wyszła ta renowacja. Chodziło głównie o wymianę siedzisk, bo one były... Tę gąbkę. Kupiliśmy wszystkie potrzebne rzeczy w internecie, czyli flizelinę, gąbkę, jakieś tam jeszcze nakładki takie specjalne. No i oczywiście najpierw trzeba było to wszystko rozebrać. Bawiliśmy się w tapicer... rów, tak? Także nawet nam to wyszło i ta sofa nam tu już służy kolejne lata i jest bardzo dobra, jest wygodna. Owszem, kolorystycznie ona może tutaj jest zbyt ciężka. Fajnie by było, gdyby był inny jej kolor albo gdyby była na nóżkach, bo ona jest faktycznie zabudowana tak zupełnie do podłogi. Natomiast no, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze spełnia swoje zadania. Pokażę wam ją. Przecież ją znacie, ale naprawdę jest super. Dodatkowo jeszcze tutaj ma ten pojemnik na pościel, ale my go mamy wypchany różnymi rzeczami. Tam są między innymi krzesła składane. Jak więcej gości przychodzi, to tu je wyciągamy stąd. I zabieram się, no dzisiaj już nie, ale już niedługo za... takie odświeżenie. Użyję właśnie tego balsamu. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi ten balsam. Co jeszcze kupiłam? Tego bardzo często używam. No oczywiście jest bardzo często, ale jak już widzę, że ten wkład jest wysuszony w środku, to wymieniam. Zawsze zawieszam w szafie. W garderobie dwa albo cztery i w drugiej szafie w przedpokoju te dwa. I wystarcza na jakiś dłuższy czas. Pasta do zębów, golarki jednorazowe, do tego jeszcze żel do golenia. Kupiłam taki, bo po prostu był w promocji. Marek stwierdził, że jemu się kojarzy z dzieciństwem. Faktycznie były takie kosmetyki kiedyś, nie? Ja pamiętam, kupowały się pod choinkę na przykład często kosmetyki z tej firmy i chusteczki do nosa. Jak pewnie słyszycie, ja troszeczkę gdzieś tam zaległam, jeżeli chodzi o gardło. Ale u nas chusteczki teraz schodzą. Michaśka ma taki katar już kilka dni, ale byliśmy na szczęście u lekarza, była kontrola, jest już dobrze, leki jeszcze trzeba wziąć do końca, no i wracamy do szkoły po długiej nieobecności. No i wiecie, dla mnie zdrowie jest najważniejsze. Wiem, że teraz będzie musiała nadrobić sobie dużo rzeczy, tych rzeczy, które klasa pisała, jakieś sprawdziany, kartkówki, zadania. Wprawdzie dzięki koleżankom przysyłają sobie teraz, wiecie, zdjęcia zeszytów i ona sobie na bieżąco może to uzupełniać. Także o tyle dobrze. To jest bardzo takie fajne i miłe. No więc to przepisywanie już nie będzie takie. Ja pamiętam, jak ja jeszcze chodziłam do szkoły, a nie była to jeszcze era, wiecie, telefonów i tak dalej, takiej technologii. Telefony były stacjonarne takie, wiecie, natomiast to wtedy, no jak się było chorym, to albo się dopiero wszystko przepisywało razem, zusammen, po przyjściu do szkoły i to też na zasadzie, no wiecie, pożyczyć od kolegi, koleżanki zeszyt, no i przepisywać go po dłuższej nieobecności, później trzeba było jeszcze go może zanieść, bo też różnie bywało, nie wszyscy chcieli pożyczać do na przykład następnego dnia, bo trzeba się było uczyć, bo coś tam, także to akurat jest fajne, to rozwiązanie, że pyk, wyślą sobie zdjęcie i wiedzą, co było i przepisują. Dobra, ja zabieram się za groszek. Groszek troszeczkę sobie już tak odmroziłam, częściowo oczywiście, bo on się zupełnie nie odmrozi. Na bulionie, który tutaj mam, na rosołku, bo to w sumie jest przepyszny rosół ze szponderkiem, z drobiem, z kurczaczkiem. Także tylko mi się tutaj podgrzeje. I chyba mam jeszcze groszek konserwowy, a tutaj mam mięso drobiowe. Ugotuję dwa jajka na twardo albo jedno i zrobię chyba tymbaliki jeszcze raz, bo naprawdę tamte nam weszły, fajnie smakują na śniadanie ekstra albo na kolację. Także jak nie oglądaliście przepisu, to zachęcam. Dużo osób pisało mi, że jeszcze natka pietruszki. No właśnie o tej natce zapomniałam, to chyba w poprzednim vlogu nawet wam o tym
Mówiłam, dobra, koniec gadania, bo coś mnie drapie. Muszę się napić chyba kawki, a kawa już jest zrobiona. To jest kofeinowa czy bez, Marek? To jest... Nieważne, i tak ją wypiję, ale patrzcie, jaki fajny kubeczek, taki zadziorny. Ja wam powiem, że czy bez, czy kofeinowa, ja nie wyczuwam tego. Może wy akurat tak macie, że wyczujecie, czy jest kofeina, czy nie ma tej kofeiny, a dla mnie kawa to jest kawa, a czarna to już w ogóle królowa. Dobra, gotuję zupę, krem. Zobaczcie, jakie piękne tulipany. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet. Marek kupił dwa bukiety, bierze mi je ze sobą. Ale to są takie tulipany dla mnie troszeczkę nietypowe, bo one mają zupełnie inne płatki, takie postrzępione. Chociaż ja już pamiętam, kiedyś mieliśmy takie chyba. No, przepiękne, jeżeli chodzi o ich kształt, ale też kolor. No, to jest coś fantastycznego. Bardzo mi się podobają. Oczywiście w tej folii prezentują się, no, wiadomo, że inaczej, natomiast jak już trafią do wazonu bez tej folii, to będą, czekajcie, może tak, no przepiękne, super. Ja jeszcze z głosem zachrypniętym, ale tak jak mówię, temperatury nie mam, nic mnie nie boli, tylko właśnie jakoś z tym głosem coś nie tak, jakbym nieźle śpiewała przez całą noc i teraz mi tak jakoś siadło mi na gardło, dobra, zobaczymy. Krtań, tchawica, no te rejony. Zmywarka w tle chodzi, ja już tu wszystko ogarniam. Idę do auta. Zawsze tutaj, słuchajcie, to mam takie motywy, że sprawdzam trzy razy wszystko. Jedynie jeżeli chodzi no, o światło, ale tutaj mam zawsze taką zajawkę z grzejnikami, bo jak jest sezon grzewczy, to no wiadomo, że tutaj grzejemy grzejnikami. Tamten pokój na razie jest wyłączony, więc tam nie włączam w ogóle grzejnika, ale tutaj w kuchni włączam i słuchajcie, cztery razy podchodzę, ale to tak oczywiście jest, wiecie, o, i sprawdzam, czy jest włączony ten grzejnik. Ja już, słuchajcie, ja mam często takie zachowania idiotyczne, że ja już jestem ubrana w butach i ja już mam wychodzić, ale ja jeszcze w tych butach włażę i jeszcze sprawdzam, czy ten grzejnik jest wyłączony. No po prostu, wiecie, takie, to jest taki syndrom żelazka, ja bym powiedziała. Wiecie, jak to jest, nie? Czy ja wyłączyłam to żelazko, czy nie? Gdzie? A chwila, co ja robiłam przed tym, jak to żelazko niby wyłączyłam? Także ja takie mam tutaj zachowania, no nie wiem, czy idiotyczne, no po prostu nie jestem do końca pewna. Zawsze mam jakieś takie, czy ja aby na pewno wyłączyłam ten grzejnik. No bo przez weekend nas na przykład tutaj nie będzie, a jest weekend. Zbliża się. A dla was jest? Więc mówię, kurczę, nie, sprawdzam i sprawdzam. Także, no właśnie. No i dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet. Oczywiście życzenia wszystkim spływają, odpływają i tak dalej. Piękny dzień. No to jest, słuchajcie, dzień z już wieloletnią tradycją. O ile dobrze usłyszałam w radio, od 1910 roku chyba już jest obchodzony ten dzień. Także, no, to są takie dni w roku, wiecie, kiedy... A co dzisiaj w sklepach, słuchajcie? To moi rodzice też mi mówili, ale myśmy byli też w Lidlu z Markiem na zakupach. No sorry, że tak gadam. Może... Byliśmy w Lidlu z Markiem i po prostu wszędzie kwiaty. Jak się wchodzi, po prostu wiadra kwiatów. Przy kasach wiadra kwiatów. I jakieś promocje. 3 za 3, 3 za 2, coś takiego. Wiecie, jak to jest, nie? To oczywiście tulipany, mnóstwo ciętych kwiatów. No, obawiam się, że nie wszystkie zostaną wykupione i gdzieś to tam zniknie, a te kwiaty są najlepsze. Sztuczne, ale nie, ja osobiście, ja bardzo lubię dostawać żywe kwiaty. Cięte.
Natomiast wiadomo, że to są kwiaty na chwilę, no max tydzień. Teraz jeszcze są te proszki, które się tam dorzuca do wazonu, więc to się tam lepiej trzyma, dłużej się trzyma, ale to i tak wiecie, no ma swoją żywotność, także idziemy. Muszę jeszcze dzisiaj dokończyć pakowanie prezentów na jutrzejszą imprezkę. No i mam nadzieję, że mi to przejdzie, to gardło. Biorę jakieś leki, słuchajcie, coś do ssania, jakieś syropy i tak dalej. Przyglądam się, bo moje serwetki tutaj... A, widzieliście na stole serwetki. Tam jest w ogóle zestaw, słuchajcie, świeczek, które Marek kupił. To są świeczki na baterię. No, nie potrzebuję. Nie wierzę. Słuchajcie, one się z pilota włączają. Dobra, jest pilot. Są świeczki zielone. Jest. Wszystkie świecą? Nie, nie wszystkie. Tylko trzy? A! Czekajcie. No to jeszcze coś nie świeci. Może coś jest eknięta. No i dobra, teraz je wyłączymy. O! Zadziałało. Nie, no tego jeszcze nie było. Słuchajcie, świeczki na pilota. Dobra. A jeżeli dzisiaj chodzi o kwiaty, to jeszcze jedna odsłona. Przedwczoraj. Przygotowałam tutaj taki roztwór, już tego nie ma, bo wyczytałam w internetach i sami podsyłaliście mi też na Insta. Wyczytałam w internetach też, że, bo właśnie w tym moim gruboszu muszki, nie wiem czy to są ziemiórki, czy co to jest, to coś jest na pewno. I że one nie cierpią czosnku i warto przygotować taki roztwór, czyli kilka ząbków czosnku, zalać gorącą wodą, zrobi, to troszeczkę tak wiecie, naciągnie tego czosnkowego aromatu, no i później rozcieńczyć też jeszcze ten roztwór taki i tym podlać kwiatuszka. Podobno te ziemiórki nie cierpią czosnku, tego ostrego zapachu. No i słuchajcie, podlałam kwiatuszka, zobaczymy co z niego będzie. Nie wiem czy tu coś się jeszcze rusza. No także tak, poczekajcie, tak to wygląda. Jest. No. Ja mam nadzieję, że tylko tego kwiatuszka nie uszkodziłam, bo delikatnie, wiecie, i rozcieńczyłam troszeczkę też tę wodę, bo wiadomo, że to by było za ostre, żeby te korzenie też nie padły, ale dobra. Jeżeli to zadziała, to będzie to, bo ostatnio jak żeśmy walczyli z ziemiórkami, to powiem wam szczerze, że zniszczyliśmy monsterkę. Dobra, zabieram. No zobaczcie, jakie one są piękne. No coś ślicznego. Nie pachną. Nie pachną tak kwiatowo. Zielono. Neutralnie, o, tak bym powiedziała. Także zabieram ze sobą te i odzywam się, te tulipanki, i odzywam się do was w domku. Pewnie gdzieś w okolicach przepisu na groszek ptysiowy. Do pysznej zupy krem. Już jest w lodówce ta zupka. Dobra, jeszcze raz przed wyjściem sprawdzam, czy włączyłam grzejnik. Wyłączony, zimny. Mogę iść. Kolejna odsłona mojej ręcznej robótki szydełkowej. Ja już sobie teraz pomyślałam, czy tutaj ktoś trawę kosi? Nie. Ale dzisiaj jest przepiękna pogoda. Słoneczna, ale temperaturowo jeszcze nie za bardzo. Okno uchylone, wietrzy się. Powietrze piękne, świeże, słuchajcie, no tak fantastyczne powietrze wiosenne. Normalnie wiosna może pachnieć. Tak, wiosna pachnie. W powietrzu jest wiosna. Dobra, trochę jeszcze mnie przytyka. Nie wiem co to jest, już mu... chyba tu już mówiłam, że to... jest, nie wiem, jakieś wirusowe, coś takiego. Trochę utraciłam głos, lekko, ale nie boli mnie gardło, nie wiem, nie drapie. Może przymknę to okno, bo będzie... Nie, to chyba nie jest. Chociaż, kurczę, normalnie zobaczę. Trawnik. Dobra, sąsiadka kosi. Chyba już pierwsze
przycinki przed tym wiosennym, wiecie, wyrostem. Naprawdę, coś to za wyrazy. Dobra, jeżeli chodzi o moje robótki, to już wam pokażę. Kolejna serwetka powstaje. Och, ona jest po prostu tak... Tu się tyle dzieje, że no faktycznie sama jestem zaskoczona, że aż tyle tutaj wydobyłam z niej. Jest błąd tutaj, wkradł się pewien chochlik mały. Zaraz wam o nim powiem, no bo dlaczego nie, ale ja już nie będę jej pruła, ponieważ ten błąd aż tak bardzo nie rzutuje na całą serwetę. Wiadomo, że ona nie jest jeszcze wyprana, wykrochmalona, ona będzie naciągnięta odpowiednio. I tutaj jeszcze zostało mi troszeczkę więcej, ona będzie większa. Na razie jestem mniej więcej w... Nie no, ponad połowę chyba mam, chociaż nie wiem dokładnie, bo to tak wiecie, ten, z tutorialu to robię. I teraz tak, zaczęłam kolejne okrążenie. Tutaj już kolejny motyw jedzie i teraz muszę tak cały obrobić. Fajne, słuchajcie, ta pani, która... tłumaczy co tam, jak półsłupek, słupek, słupek podwójnie nawijany i tak dalej, to te elementy, one jeszcze nie są zamknięte, to są, no ona je nazywa ananasami. Ja mówię, że to jest szyszka, ale dobra, pani mówi, że robimy ananaski i ananaski mają u mnie błędy, to znaczy, normalnie powinien mój ananasek, już, o, mieć jedno okieneczko, to jedno okienko, jeden tutaj łańcuszek na dole, no u szczytu, powinien już się kończyć mój ananasek, ale niektóre moje ananaski, widzicie, no mają dwa, ten ma dwa i te trzy mają jeden. Także 3 na 3, czyli ananasy, no to wiecie, tak można sobie w tym znaczeniu niedosłownym, ananas jako owoc, ale niezły z ciebie ananas, no to jakiś taki rozrabiaka. I tu ananaski mi zrobiły, no, gdzieś było jakieś niedopatrzenie moje i wyszło tak jak wyszło, ale ta serwetka będzie powstawała z myślą o prezencie. Taki będzie prezencik, dodatek do prezenciku może taki, powstaną dwie takie same serwetki. A wzór jest bardzo ładny, mnie samej się podoba, jest naprawdę taki na bogato. Ale faktycznie muszę, jak robię tę serwetkę, to muszę śledzić ten tutorial. Wiadomo, że już po kolejnym okrążeniu to już wiem, że tu ananasek, a tu i tak dalej. W ogóle już tej terminologii tak się nauczyłam fajnie, że wiem, co to jest słupek, co to jest półsłupek, co to jest półsłupek podwójnie nawijany, co to jest słupek podwójnie nawijany, magiczne kółeczko to od razu, także terminologia związana z ręcznymi robótkami, z pracami na szydełku. Myślę, że jest bardzo podobna też do tych prac na drutach. Ale nie będę się tak wymądrzać. A jeżeli chodzi właśnie o takie, wiecie, szyciowe sprawy, nie wiem, czy oglądaliście Daily Vloga, ale w Daily Vlogu była informacja o tym, na pewno pojawiło się, że kupiliśmy maszynę do szycia. No i ja po prostu jestem bardzo zadowolona z tego tytułu. Maszyna wiele rozwiąże moich takich przeróbkowych spraw, problemów. Bardzo często, słuchajcie, ja mam tutaj coś takiego, że no na przykład nie mieszczę się w biuście za bardzo i rozchodzi mi się czy sukienka, czy koszula. I ja wtedy to ręcznie sobie, słuchajcie, robiłam taką tutaj zaszewkę w koszuli, w sukience, żeby ona mi się po prostu nie rozłaziła. A teraz pyk. Usiądę do maszyny i ścigiem prostym, bardzo profesjonalnym, niewidocznym dla oka, po prostu sobie to zrobię. Można skrócić coś, można coś poszerzyć, zwęzić, raczej poszerzyć może, ale nie wiem, no może nie do końca. Także można uszyć sobie coś, jakąś poszewkę fajną. No naprawdę super sprawa. Ale najpierw to trzeba ogarnąć tę maszynę. Słuchajcie, maszyna do szycia. Ja pamiętam jak moja mama, bo u niej też wiele rzeczy obserwowałam, bo moja mama szyła na maszynie, ma jeszcze maszynę, no ale już rzadko szyje, praktycznie, no chyba w ogóle na razie.
tak? I, ale szyła bardzo dużo. Moja ciocia bardzo dużo szyła. Moja ciocia to w ogóle jest ewenement chyba, bo szyła garsonki, sukienki, bluzki. Ja ci kręcę żakiety. Dobra, no i u mojej mamy podpatrzyłam tak dużo rzeczy, jeżeli chodzi o maszynę, ale te maszyny, które są teraz, trochę się różnią jednak. I to, no, najpierw trzeba się wczytać w instrukcję obsługi. Tam jest, słuchajcie, około 100 ściegów. Normalnie ta maszyna, kiedyś może wam pokażę, jak już tak, bo nie będę teraz, wiecie, ona jest w garderobie schowana, ale jak już ją wyciągnę i coś będę tam przeszywała, to na pewno wam pokażę. Ona nawet robi, wyszywa ścieg serduszka, wyszywa ścieg króliczki. Ho, normalnie byłam zaskoczona. Oczywiście takie techniczne sprawy typu jak szpulkę nałożyć, naciągnąć na wlec nitkę, jak ten bębenek na wlec nitką, to też wszystko automatycznie się robi, ale trzeba wiedzieć, gdzie podłączyć, gdzie te nici poprowadzić i tak dalej. Testowaliśmy już tę maszynę i dwie igły nam się złamały, stąd też. Zrobiłam też zakupy, jeżeli chodzi o naszą maszynę. Kupiłam, słuchajcie, igły zapasowe do maszyny i wzięłam coś takiego, pani mi poleciła w Passmanterii, bo tutaj są te igły, słuchajcie, odpowiednio, dwie do jeansu, te takie niebieskie, kolejne uniwersalne, jakieś 70, 80, 90, one też mają, widzicie, różną grubość, no to też się trzeba na tym znać, i te czerwono-różowe stretch. Do szycia takich materiałów bardziej naciągliwych, właśnie takich, które no, mogą być kłopotliwe. No i niby to, wiecie, że igła rozróżnia, że igła dostosowana do materiału. Dobra, no i mówię, wezmę sobie taki zestaw, bo jak nam się lubią te igły łamać, to się przyda. I do tego zapas od razu nici. Czarna podstawa, biała, no i mówię, pani szarą chce. Jakie było moje zdziwienie. Pani ręką pokazuje, proszę, a tam 15 różnych odcieni szarości. No i teraz wzięłam coś takiego, ale ja nie wiem, czy to jest szare, czy to jest bardziej srebrzyste, czy to jest bardziej fioletowawe. No jakie pani chcesz, no faktycznie, jak teraz tak patrzę, to nie jest takie szare. Teraz mi takie bardziej fioletowe wychodzi. I naprawdę mówię wam, odcieni szarości i całą miała taką paletę tych nici, niebieski jak chcecie, no to macie potem jasny, ciemny, błękitny, jakiś tam jeszcze inny. No i z tymi szarościami ja miałam duży problem, wybrałam taki. No, ale nic o tym nie wiem. Wydaje mi się teraz, że to nie jest takie do końca szare. Może wy w kamerze, ale ja tutaj widzę, wiecie, dobra. Nieważne. Także motyw pozostaje. A i jeszcze kupiłam sobie przy okazji, jak byłam w Passmanterii, kupiłam sobie szydełko. 7 zł, to jest szydełko 1,5 mm. Także no to jest, specjalnie kupiłam to szydełko z myślą o tym kordonku takim cieńszym, bo ten, z którego robię aktualnie serwetkę, którą widzieliście teraz, jest grubszy i po prostu robię to szydełkiem 2 mm, tak. Natomiast to szydełko jest troszeczkę za grube do tej cieńszej, do tego cieńszego kordonka, no i stwierdziłam, że kupię ten i wypróbuję. No tamta serwetka z tamtego kordonka to wychodzi, słuchajcie, no już tak, taki wzorek malutki, maciupeńki. Idę się napić drugiej kawy, chyba się już zrobiła, na pewno się zrobiła i słuchajcie, jeszcze pisaliście mi tak, że a propos, żeżuchy, o, piszecie mi o tym, że kupiliście sobie w tym roku owies. Naprawdę nie musi wygadać. Owies. I słuchajcie, faktycznie pamiętam, wiem, że jest coś takiego. Taki ładny owies, to jest taka trawka jakby, fajna. No i zaczęłam tego szukać w sklepach i nigdzie tego nie znajduję. Są teraz powystawiane w różnych sklepach, nawet budowlanych, w Lidlach, w Biedronkach. Całe takie te stędy z nasionami. No i tam szukam tego owsa. W przyszłym tygodniu też będę szukała dalej, bo jestem właśnie bardzo ciekawa i nakręciliście mnie, że sadzicie sobie owies, że kupujecie owies, że on bardzo fajnie wyrasta, że pięknie wygląda, dekoracyjnie. No więc właśnie chcę go znaleźć. Dobra, chowamy to i idziemy. Jest kawusia. Proszę, czeka na mnie.
W takim mam zrobić kawę. Pięknym, wiosennym, tak? Tak. Kubeczku. Z wiosennym tłem. Bardzo wiosennym markiem. Dobrze. A, i jeszcze wam nie pokazałam? Chyba nie. To jest groszek ptysiowy, który wkrótce pojawi... Jej, ubywa go, słuchajcie. No, ubywa. Jeszcze zostało troszeczkę, ale ten groszek ptysiowy naprawdę jest rewelka. A wiesz, co mi panie pisały na Instagramie? Że jest wersja karpatki bezpieczenia na groszku ptysiowym. Rozkładasz groszek ptysiowy na formie. Tak? Na to dajesz krem i posypujesz groszkiem ptysiowym. No bo to jest to samo ciasto. No tak, tylko ono ma już wtedy inną strukturę, bo taki groszek... Ale podobno jest rewelacyjne. Tak? No to ty. Mamy już przepis na groszek. I bardzo udany, super pyszny. On jest bez cukru. Natomiast, o, Marek sobie z mleczkiem robi. Ja jeszcze, bo nie wiem, czy wiecie o tej akcji diabelskie nakrętki. O co z tym chodzi? O te nakrętki, że one są przytwierdzone do tych... Ale one są bardzo niewygodne. Właśnie ludzie bardzo na nie narzekają. No i mnie się też źle. I w napojach są i wszędzie i one, wiecie, tak... Bo ona się tak obraca, słuchaj... Ale tak nazwa nie... diabelskie. A to nie słyszałam jeszcze. No wszędzie, po TikToku to lata. Tak? A ja, słuchajcie, tak, kupiliśmy duży pęczek, nie wiem, widzisz? Koperku. Bo to i nie on jest tak, koperek, bo to nie jest koper, nie. On, słuchajcie, mi zalega w lodówce i już zaczynało go brać coś. Opłukałam, obrałam z tych łodych grubych. One trafiły do króliczków, a to jeszcze mi się przesuszy, posiekam i zamrożę, bo po prostu jeszcze 2 dni, 3 i on by był do wyrzucenia. Ale to co jest, jaka luryna! No, wczoraj kawa na pewno. Nie, Marek, to są fusy zalane wodą. A po co ci to? Bo one trafią tam. Wiesz co wyczytałam? Zresztą pisali mi też obserwatorzy i... Zresztą znowu. Subskrybenci. Że odżywia. Kwiaty lubią być podlewane, nie wszystkie. Bo o, hortensje uwielbiają, takie a? Coś. A ja znowu słyszałam, bo kwaśna gleba. Kwaśna gleba. Tak, lubią właśnie taką... Bo to zakwasza. Tak, kwas, kwaśną... Kwasowość. Kwiaty, które lubią kwas. Ogórki kiszone. Dobra. No. Nie, Marzena, dobra. I dzisiaj piłam już pierwszą kawę parzoną, bo to zawsze przy weekendzie piję. Już mam drugą z ekspresu i teraz stwierdziłam, że, bo już kilka razy mi się zdarzyło, że się zapomniałam, wylałam te fusy, mówię, a nie, miałam nimi podlać kwiaty. I wyczytałam właśnie, że jeżeli chodzi o kwiaty, o fusy, to skrzydłokwiat między innymi lubi, to znaczy dobrze na niego wpływa to, że jest podlewany fusami z kawy. I to zrobię. Z tych kwiatów, które wyczytałam, no to mamy skrzydłokwiat tylko i no resztę tam nie mamy. Tam jeszcze inne były podane kwiatuszki, między innymi paprocie. Tak, ja podleję. Już je raz podlałam. Już je raz podlałam, a ale kiedy? To nie, jak będą już, wiesz, cisły. A to ja już podlałam je. No, trzeba podlewać. Wiesz, jak tam sucho, Marek? A tutaj było plus 16 stopni. Patrzcie go, jaki zdziwiony. Dobra, także zamieszam, rozbełtam sobie i taką wodą podleję. Będziemy obserwować. Oczywiście tu jeszcze nie wiem, z jaką częstotliwością to się powinno robić, bo myślę, że tak raz na tydzień to. Ale ten skrzydłokwiat, słuchajcie, no ja teraz się rozgadam. Ten skrzydłokwiat to jest po prostu, no on jest od zysku, to jest tak ratowany przez, on już był kilka razy, ups. On już był kilka razy na, wiecie... Matko, jak on wygląda przy zakupie, pamiętasz? Przeznaczony na wyrzucenie. No i on tak, słuchajcie, zaczyna tutaj powoli, nie zapeszając, ładnie rosnąć. I jak ja teraz mu tutaj dam takich fusów... Ale to jest, ja to jedno, ale zobacz, jak tam ta gwiazda rośnie. A gwiazda betlejecka, no, ona szybko straciła swoje piękne czerwone kwiaty, a teraz tak wariuje. Popatrzcie sobie to, jak ona pięknie puszcza młode listki. No, tutaj nawet zaczyna. To jest taka pierwsza gwiazda betlejecka, która u nas tak... Chociaż mówię, szybko straciła te swoje kwiaty. Wyglądała no troszeczkę tak bidnie na święta. Ale jak teraz, zobaczcie, no coś pięknego. Zachwyt. Dobra, podlewam. Skoro dzisiaj jest taka ładna pogoda, stwierdziłam, bo jest słonecznie, jest sucho, jest wprawdzie dosyć chłodno, ale w płaszczu spoko. Wezmę na urodziny, pójdę w płaszczu i właśnie z szafy wyjęłam, widzicie, w takim opakowaniu, w takim pokrowcu
trzymam sobie płaszcze, kurtki jasne, szczególnie jasne rzeczy. No i stwierdziłam, że go wyjmę i nawet spoko się jeszcze prezentuje. Jest już gdzieniegdzie zmechacony, szczególnie pod pachami, jak widać, ale spoko. No i stwierdziłam, że dzisiaj sobie w nim pójdę, ale tak na wiosenny, typowo wiosenny sezon, to sobie go dam do czyszczenia. No i zaglądam w metkę wewnątrz, jeszcze z guzikami latam, i zdziwiłam się. Czekajcie, o, żebyście to fajnie widzieli. Oznaczenia, jeżeli chodzi o, może tak, czyli tak, prać w 30 stopniach i chciałam dać do czyszczenia chemicznego. A tutaj zobaczcie, o ile się orientuję, to te dwa kolejne znaki przekreślone to są znaczki związane z czyszczeniem chemicznym. I już szukałam w internetach i popatrzcie, co ja znalazłam. Te oznaczenia, pranie chemiczne, nie czyścić chemicznie, to jest przekreślony też ten znaczek i tu nie można chlorować. No to rozumiem. Także nie wiem, jaki będzie stan tego płaszcza. Oczywiście tu w 30 stopniach i podejrzewam, że nie suszyć w suszarce, bo pewnie zrobiłby się no rozmiar XS, a to nie jest mój rozmiar. No i po prostu myślałam, że bezpieczniej będzie właśnie dać do czyszczenia. Troszeczkę mi tam panie przyczyszczą ten płaszczyk. No i spoko, nie? No ale okazuje się, że nie. Także pójdę dzisiaj w tym płaszczu. O, widzicie, gdzieś już on jest lekko przybrudzony, także no nie jest jakiejś takiej pierwszej świeżości. Tu w ogóle chyba będę musiała guzik sobie przyszyć, bo coś widzę, że pan leciwy jeszcze zgubię. Dobra, także będę musiała przetestować to pranie w pralce. Wprawdzie delikatne, bo na niskiej temperaturze, ale jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wygnieciony. No to później można prasować, bo tutaj ewidentnie jest też informacja. Jejku, nie umiem tego wyostrzyć, czekajcie. O, może sorki. Tak. No jest informacja o tym, że to czyszczenie nie, ale prasowanie ok. No i w ogóle, jeżeli chodzi o skład, to tu jest, no skład jest taki średni. Czekajcie. Poliester 69%, 16% wiskoza, 15% wełna. No także nawet taki, że aż tak najgorszy skład to nie. Także dobra, dzisiejszy outfit będzie z płaszczem, a potem go piorę. Już gotowi do wyjścia, prawie że. Jeszcze troszeczkę się tutaj podzieję, ponieważ króliczki trzeba zapakować do klaty. Oczywiście one muszą dostać jeszcze swoją porcję obiadowo-kolacyjną i tak dalej. Idziemy na urodzinki, to wam chyba mówiłam, już nie wiem, nie pamiętam, czy w tym vlogu? Tak, chyba tak mówiłam. Do Hani, do Miłoszka, do naszych sześniaków, idziemy na imprezkę urodzinową, podwójną. Dzisiaj sobie założyłam taką sukienkę. Bardzo dobrze się czuję w sukienkach ostatnio tego typu. To są takie, wiecie, szmizierki, zapinane od góry do dołu. Ja tak jej nie wkładam, na zasadzie zapinane od góry do dołu, po prostu przez głowę. I kolczyki, one są ostatnio, ja widziałam takie, spodobały mi się takie duże krople. I nawet mi się podobają, one są lekkie, bo one są w środku puste, takie dmuchane, bo gdyby były pełne, no to wiecie, ucho naciągnięte do ramion. Żartuję oczywiście. Dzisiaj coś mi się humor trzyma, nie wiem, jakiś taki dziwny, wisielczy, czarny. Dobrze, i prezenty przygotowane. Powiem wam jeszcze, że stwierdziłam, te kwiatki, które robiłam, te tulipany, dorobiłam do nich jeszcze liście. I tak się prezentują. Nie no, spoko. Oczywiście te listeczki można formować sobie. Ten jest jakiś taki zbytowy. O, czekajcie, zaraz tutaj coś pokombinujemy. O, te listki robiłam dosłownie 8 minut może. Oczywiście one są przymocowane na zasadzie, że przywiązane. I tutaj, słuchajcie, nie miałam pomysłu na to zakończenie,
i po prostu klejem na gorąco. I jak się domyślacie, fioletowy pójdzie do Miłoszka, a różowy do Hani. No po prostu tak wyszło. Myślę, że to tak ok. Wręczę im robione kwiaty. No i prezenty też już są spakowane, gotowe. Hania, Miłosz, ostatnia faza. No i Hania jakieś tam, wiecie, takie dla dziewczynki różne, różniste różności. Także ubieramy się, Marek dzisiaj w koszuli oczywiście wystąpi, bo to jest jedyna okazja, jedyny, co ja taka niebieska jestem, jedyny dzień, no nie jedyny dzień, ale na takie uroczystości, na takie okazje po prostu zakłada koszulę, bo na co dzień tak nie chodzi. Wiem już czemu taki jest chyba ten obraz, bo słoneczko zaszło, bo tak błękitne, ładne niebo i to dosłownie pół godziny zmieniła się pogoda. Zupełnie jakby, wiecie, ktoś na niebo coś nałożył i koniec, słońca nie ma. A 12 stopni ponad, no to wcale nie jest tak zimno, chociaż w nocy było zero coś tam, tak? Także poniżej zera nawet ciutkę. Dobra, także my idziemy świętować urodzinki. W ogóle marzec to jest taki urodzinowy, bo i Miłosz, i Hania, i Marek, także trochę tego się nazbierało. I jeszcze w tym roku przypadają święta wielkanocne, także dodatkowo gdzieś to dokłada zajętości terminów, może tak powiem. Dobra, także my będziemy się żegnać. Dziękujemy Wam za oglądanie. Wpadajcie na Daily Vloga. My się już żegnamy. Tak, my się już żegnamy. Marek zawsze taki zdziwiony, wiecie? No bo słuchajcie, no, ja mam wrażenie, że co ja się odzywam, to już jest koniec vloga. Tak? I żegnam, pożegnanie. No to znaczy mało się odzywasz, nie? Także widzicie, coś jest nie chyba na tak na rzecz, nie? Fryzura, kiedy idziesz do fryzjera? A idź, te moje włosy, to powiem Wam, my co z moją mamą, mam taki gen jakiś, to że te włosy po prostu żyją własnym życiem. I moje włosy tak najlepiej to wyglądają dwa dni od fryzjera. Potem to coś się dzieje, widzicie na tym głowie, no, że... No po prostu taka, no jak już za dużo odrośnie. Jest zanim sobie koszuli ciepło i bez podkoszulka. Nie no, ale jest luźna, fajna. Ale jakaś taka dziwna, jakaś ciepła, ogrzewana jakaś. Dobra, ogrzewana, także dziękujemy za oglądanie vloga, żegnamy się z Wami. Do następnego, to na razie. Do następnego pożegnania. Na razie, pa. Powitania, pa.